Kiedy ludzie się gromadzą, opowiadają sobie często różne historie. To jest dobry sposób, żeby coś ważnego przekazać innym. Czy masz w sobie te historie, które są zawarte w Starym Testamencie, w Biblii? Czy te historie są ci znane? Przecież po coś je Bóg tam kazał zapisać? Tak, Stary Testament jest przede wszystkim zapisem dziejów, historii ludu wybranego, ale też bardzo konkretnych osób. I w tych historiach objawia się wierność Boga. Nie da się opowiedzieć o tej nieogarnionej miłości Boga inaczej, jak przez jakoś uchwytne ludzkie historie, historie konkretnych osób, jak też historię ludu Starego Przymierza i Nowego Przymierza. Jeśli chcesz poznać Boga, poznać tajemnicę Jego miłości, która wyzwala, zbawia, daje życie, to potrzebujemy znać historie biblijne. I Święty Paweł dzisiaj tak właśnie przemawia. Przemawia historiami ze Starego Testamentu. Dzisiaj, moi drodzy, taki trochę odcinek, który by pasował do 6 rano. Z takim jakby cytatem trochę z 6 rano. Jeżeli się rozczarowujesz w życiu, ciągle masz takie poczucie, no właśnie, nie dostajesz tego, co potrzeba, inni mają lepiej i tak dalej, to posłuchaj tego, co mówi Pan Jezus. Nie jest sługa większy od swojego Pana. Czyli co mówi? Bądź na tym miejscu, na którym jesteś. Kochani, rozczarowujemy się zazwyczaj dlatego, że sobie wyobrażamy, że powinniśmy być w lepszym miejscu, na wyższym poziomie, że nam się więcej należy, że jesteśmy bardziej czegoś tam godni i tak dalej. Nie, Jezus mówi, bądź tu, gdzie jesteś. Jesteś sługą? Bądź sługą. Jesteś nauczycielem, mistrzem? Bądź nauczycielem, mistrzem. Czyli nie próbuj być nie na swoim miejscu, bo to cię zazwyczaj rozczarowuje. Kochani, my bardzo często przez nasze ambicje, jakieś takie po prostu durne wyobrażenia o sobie, no właśnie, nie dostajemy tego, co te wyobrażenia powinny dostać. Tylko my tam nie jesteśmy. Bądź tu, gdzie jesteś. Jak też było kiedyś w takim innym cytacie, nie stawaj na palcach. Stój tam, gdzie stoisz. Tam ma dla ciebie Pan Bóg przygotowane wszystko, co jest ci potrzebne. No i dla mnie to zdanie jest bardzo porządkujące Pana Jezusa. To się naprawdę jakby, ja cię oczywiście chcę doprowadzić, Adaś, dalej. I nie chodzi o to, żebyś się nigdy nie rozwijał. Tylko bądź dzisiaj tu, gdzie jesteś dzisiaj, bo tutaj mam dla ciebie działanie. Tutaj chcę ci błogosławić. Nie jesteś większy, niż jesteś w tej chwili, no więc się nie wygłupiaj.